You're watching Boxing Entertainment TV. Po raz ostatni, po raz drugi stają naprzeciw siebie po 7 latach. Och, od razu prawy nad lewą ręką, czyli te ciosy, które nokautowały Majorgę. Skracanie dystansu. Kolejny bezpośredni prawy trafia, zderzono się głowami. 47 wygranych walk Mosley, aż 39 rozstrzygnął przed czasem. Tutaj próbuje oczywiście, potraktował rywala z największą surowością. I tam robi się miejsce właśnie pod te bezpośrednie ciosy sierpowe. No teraz przyspieszył troszeczkę Majorga. Tak, jakby ta pierwsza runda została taka na stracenie. Publiczność go chce oglądać. Zwraca uwagę arbiter, by tam nie było. A to na wszystkim Shayna Mosleya. Lat, pewne doświadczenie i dopuścił, no, ale już mamy wznowienie pojedynku. Prawy sierpowy, kapitalny, widać, że zachwiał. To jest to, co Shane ma zawsze. Niesamowitą szybkość i bardzo mocny. Wiemy jedno, że między innymi nie zrezygnował z palenia papierosów. Tak, ale bardzo sztywno cały czas na nogach stoi Majorga. Dla mnie dalej ten zawodnik jest poza walką. To jest najbardziej niewygodne, czyli podejrzewam, że po którymś z tych, ale teraz już trafi, bo jak widzimy, ta lewa ręka nie wraca we właściwe miejsce Majorgi. Podejrzewam, że za chwileczkę pójdzie pod to. Próba deprymacji. Tylko, że wtedy podparte to było jeszcze perfekcyjnym przygotowaniem bokserskim. No i proszę, zaiskrzyło, nie skrzyło w tym fragmencie walki. Publiczność na stojąco. Tak, aż takim wirtuozem technicznym jak Mosley Majorga nie jest, ale takiej chaotycznej w miarę wymiany. Och, prawy sierpowy, ale śliznął się. Teraz zabrakło kilku centymetrów. Och, lewy sierpowy. No proszę! Och, no brzydko to wygląda teraz. Nie powinien tak boksować, bo staje w tym momencie ośmieszać Majorgę. Właśnie szybkością, w najlepszej formie Majorgi. Skupił się tylko na głowie. No to jest chyba troszeczkę zamortyzowane. O, tutaj z pewnością. Także nie doszły celu. Rewanż za pojedynek sprzed 7 lat, kiedy to Mosley znowu. No i tak powinien sobie Mosley normalnie boksować, dokładnie. Nie bawić się w to, nie zwracać uwagi na to. Wyciągnął lewą rękę. O, i tak jak teraz, prawy sierpowy zadał. Do brody ładnie włożyć prawy sierpowy zawodnika. Tak jak teraz. Mamy, obaj mają bardzo wysoki współczynnik pojedynków wygranych przed czasem. Oczywiście już nie są na tym topie swoich karier, ale nowego prostego na dół, ale trafił w rękawice. Mosleya sympatycznie. Ten skupił się tylko na gigantycznej. To przyniosłoby to być może lepszy efekt. Majorga na diecie Maćka Myszkina na pewno nie jest. Udowodnił w ringu przez lata. To szybciej. Och, ładny prawy sierpowy. Powinien przyspieszyć i w tym półdystansie właśnie rozbijać. No. I nie zapomina też o sile Majorgi, a jest, jak wiemy, o, tutaj podłączony teraz jest Majorga. Chyba teraz odeszła mu chęć pajacowania. Mosleya, to co dzieje się w ringu, że w ten sposób została bezceremonialnie potraktowana, klepnięta w pośladek przez... Mocniej zabrał się do roboty w tej rundzie, w tej odsłonie. Ładny prawy sierpowy, kolejny. Zadawanie tych ciosów sierpowych i boh, ładny lewy sierpowy, widać, że flashbacki z przeszłości tych. Ricardo Majorgi, ostatnie sekundy tej złote spodenki. Jakimś rozpaczliwym ciosem, jakimś podbródkowym, może go tutaj rzeczywiście trafić, stara się mimisz, będzie należał do niego i nie przeliczył się. Zmił ten czarny charakter, jakim jawi się w tej walce Ricardo Majorga. Ładny blok na lewy sierpowy, no to było widoczne, tak. No to też się podpala. No właśnie, takie zrywy Majorgi, ale świetnie ripostuje natychmiast Mosley. Próbuje jakimś pojedynczym ciosem także strzelić. I proszę, teraz on z kolei dokuczył Mosleyowi, trochę zgubił rytm Mosley, potknął się. I Majorga próbuje natychmiast. Donek na hali, bardziej było to przepchnięcie. Się obudził troszeczkę. O, teraz ładny lewy sierpowy, prysnął trochę. Mosley,
Majorga rzeczywiście w porównaniu z poprzednią rundą pokazał nam tutaj lwi pazur. No i... Korpus poszedł. Cios na korpus zdecydowanie. Że było to poniżej pasa. Tak jest, koniec walki. Przegrywa w ten sposób Ricardo Majorga walkę z Shenem Mosleyem, mimo iż Majorga jeszcze sugerował sędziemu, że to był cios faul. To all boxing aficionados, please leave your comment, like and share this video and don't forget to click the subscribe button. This has been your channel, Boxing Entertainment TV.